Słuchasz Fashion Express, podcastu od eobuwie.pl. Mówi dla Was Aga Bednarek, a moim niecodziennym gościem jest Agnieszka Witońska-Pakulska, specjalizująca się w prawie mody. Spróbujemy dziś ugryźć temat plagiatów, skandali i skandalików w branży fashion. Zastanowimy się nad świadomością prawa autorskiego w Polsce oraz rozważymy, czy warto zmienić krój togi. Lojalnie uprzedzam, że Agnieszka to nie tylko prawniczka, ale i prawdziwa pasjonatka mody. Gorąco zapraszam do odsłuchania rozmowy. Cześć Agnieszko, miło mi Cię gościć w Fashion Express. Przyznam, że bardzo mnie ciekawią kulisy Twojego zawodu, wręcz nie mogę się doczekać naszej rozmowy. Zdradź mi proszę, mając wzgląd na to, że nie znam terminologii prawnej, co skrywa się pod zagadkowym pojęciem prawo mody? Dzień dobry Agnieszko. Tak naprawdę pod pojęciem prawo mody nie skrywa się nic tajemniczego, dlatego że jest to bardziej określenie pod względem branży, którą dany prawnik obsługuje, niż tak naprawdę jakiegokolwiek specyficznego prawa. Dlatego że prawo mody polega na tym, że te dostępne dziedziny prawa, takie jak prawo cywilne, prawo podatkowe, prawo autorskie czy prawo własności przemysłowej, są po prostu brane pod uwagę i od strony takiej, którą najbardziej branża mody interesuje. Czyli to są te dziedziny, które są znane, nie jest to żadna nowa dziedzina prawa, natomiast jest prawo mody uwzględnia specyfikę branży modowej. A skąd pomysł, aby w ogóle pójść w tym kierunku, tak to skoncentrować konkretnie na modzie? Znaczy, ja zawsze miałam takie przeświadczenie, że świetnie byłoby pracować w branży kreatywnej, natomiast dość szybko okazało się, że nie mam do tego żadnych predyspozycji, to znaczy ani nie umiem rysować, ani nie mam żadnych innych talentów w tę stronę, dlatego szukałam dla siebie czegoś innego i jakby od samego początku nawet ciężko mi powiedzieć, kiedy ja się zdecydowałam na to, żeby iść na prawo i zostać prawnikiem. Natomiast jak już trafiłam na Uniwersytet Jagielloński, to tam te studia miały tą specyfikę, że było bardzo dużo specjalizacji, które można było wybierać. Bardzo dużo przedmiotów właśnie takich stricte specjalistycznych i między innymi te dotyczące własności przemysłowej i całej branży kreatywnej były bardzo mocno rozbudowane. I ja jakby wtedy poczułam, że to jest gdzieś ten kierunek. A moda zawsze mi się podobała, zawsze lubiłam jej dynamikę, zawsze lubiłam oglądać gazety modowe i jakoś tak później doszła właśnie ta moda, czyli najpierw była cała branża kreatywna, a później sfokusowanie się na tej branży modowej. A to prawda, że zdecydowałaś się zająć prawem mody, odkąd obejrzałaś film Dwa tygodnie na miłość? Gdzieś się dokopałam do takiej informacji w internecie. Tak, niestety tak było. Dlaczego niestety? No, w sumie może nie jest to jakaś przyświecająca taka, czasem ludzie się decydują na to, żeby zostać prawnikiem, żeby bardzo pomagać innym ludziom i to absolutnie nie chodzi o to, że ja nie chcę pomagać, tylko jednak u mnie tym motorem był ten film i w szczególności jeszcze ta torba, którą miała Sandra Bullock, to i to w ogóle jak ona się ubierała, tak strasznie mi się to podobało i stwierdziłam, że ja się w tym zawodzie widzę. Muszę sobie przypomnieć ten film, bo już dawno nie oglądałam. Może też mnie do czegoś zainspiruje w takim razie. Myślę, że tak, jest bardzo fajny, także polecam. Polecamy. W jednym z wywiadów powiedziałaś, że prawnik branży fashion musi być zorientowany w bieżących trendach. Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że prawo autorskie, przy ocenie tego, czy coś ma autorski charakter, czy nie, należy wiedzieć o tym, co jest trendem, a co już na przykład będzie stanowiło te elementy twórcze w danym projekcie modowym. I dlatego te trendy bardzo trzeba obserwować. To znaczy dobrze jest wiedzieć, czy w tym sezonie modny jest taki bądź inny krój sukienki, czy modne są takie bądź inne torby, żeby móc ocenić, czy nastąpiło naruszenie praw wyłącznych, czyli czy ta granica inspiracji gdzieś została przekroczona, czy nie, co jednak i tak jest bardzo trudne, pomimo tego, że zna się te trendy, to czasami na określenie, gdzie już została ta granica przekroczona, a gdzie jeszcze nie w modzie, jest bardzo trudne, dlatego że to, co już było, mówi się często, że w modzie w zasadzie już wszystko było i że ciężko jest wymyślić coś nowego. Ja się z tym nie do końca zgadzam. Uważam, że te projekty nadal mogą i są nowatorskie i kreatywne.
Natomiast rzeczywiście jest tak, że te trendy się pojawiają co jakiś czas i wraca się do tego, co było kiedyś w bardziej na przykład współczesnej odsłonie. Jeśli mowa o przekraczaniu granic, o których wspomniałaś, zastanawiam się, jaka jest świadomość prawa autorskiego w Polsce, bo odnoszę wrażenie, że nikła. Niestety jest nikła. Ja niestety w ogóle mam wrażenie, że świadomość prawa w Polsce jest jednak nikła. Prawa w ogóle. Tak, przedsiębiorcy, którzy są profesjonalistami, zdarza się, że działają na rynku bardzo długo, a na przykład nigdy nie korzystali z pomocy prawnika. I niestety w ogóle prawnicy to jest trochę, są traktowani jak takie zło konieczne i osoby, do których się przychodzi wtedy, kiedy problem jest już naprawdę duży i czasami my też mamy ręce związane, bo możemy zrobić dużo, ale jest jedna rzecz, której nie jesteśmy w stanie zrobić, to znaczy nie umiemy cofnąć czasu. I no stąd czasami odwlekanie pójścia do prawnika, czy nawet przygotowania umowy i martwienie się później, jak się pojawi problem, nie jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast świadomość prawa autorskiego jest oczywiście jeszcze niższa niż świadomość całego prawa i wydaje mi się, że jest takich kilka grup braku świadomości. To znaczy jedna grupa to jest taka, i to zazwyczaj są te podmioty, które są podmiotami kreatywnymi, które są zawsze przekonane, że wszystko, co stworzą, podlega prawu autorskiemu. Każdy najmniejszy przejaw ich działalności artystycznej jest uważany przez nich za posiadający elementy twórcze i będący utworem i podlegającym ochronie autorsko-prawnej, a niestety nie jest tak zawsze. A druga grupa to jest taka, która uważa, że te prawa autorskie to jest wymysł prawników i w zasadzie nie warto się nimi przejmować. Konsekwencje tego są czasami brzemienne w skutkach, dlatego że przy tak prostych sprawach, jak na przykład projektowanie logo dla swojej marki, bardzo często się zdarza, że właściciele marek dysponują tylko fakturami, a faktura nie stanowi podstawy nabycia praw autorskich i pojawia się później problem, jak po czasie skonstruować i zawrzeć umowę na przeniesienie praw autorskich, kiedy tej umowy nie było w momencie, kiedy to przeniesienie tak naprawdę następowało i zaczynało się to korzystanie. No i trochę wtedy pojawia się nerwowa sytuacja, którą my staramy się załagodzić. Czasami się da to zrobić, a czasami jednak kosztuje to dużo nerwów. No właśnie, tak się zastanawiam, czy w modzie często zdarzają się skandale, jakieś spektakularne wyroki w związku na przykład z naruszeniem praw autorskich. Właśnie z tymi wyrokami jest teraz coraz częściej, dlatego że oczywiście nasza jurysdykcja nie jest tą, w której takie spektakularne wyroki się pojawiają. Skandale, jeżeli tak można to nazwać, czy głośne sprawy, pojawiają się teraz jeszcze w szczególności, kiedy były sprawy dotyczące czy to Lamani, czy na przykład sprawa dotycząca marki Veclem, czy Wishbone'a. To były chyba takie teraz na naszym rynku ostatnimi czasy głośne, może nie tyle sprawy, co jakieś takie działania marek, które nie zostały do końca dobrze odebrane przez konsumentów. I u nas na rynku mam wrażenie, że więcej jest tak zwanych skandali, bo to wszystko też jest dzięki albo przez media społecznościowe, które tak, napędzane nośnikiem takim, że każdy może wyrazić własne zdanie. I każdy, kto na przykład poczuwa się, że jego prawa zostały naruszone, może zamieścić posta opisującego, że dana marka w jego ocenie coś skopiowała, czy przekroczyła właśnie tę granicę, czy zaciągnęła od niego jakieś te elementy twórcze, no i z tego się tak naprawdę robią afery. Ja mam zawsze, podchodzę do tych doniesień z dość dużą rezerwą, dlatego że uważam, że słowo podróbka, plagiat jest troszeczkę nadużywane, to znaczy nie ma nigdy w tych sprawach takiego właśnie pierwotnego zastanowienia się nad tym, co tak naprawdę w tej sukience, którą rozważamy, która miała zostać skopiowana, miałoby stanowić ten element twórczy. Nie zastanawiamy się nad tym, czy to przypadkiem nie jest jakiś krój charakterystyczny dla danego okresu w historii mody i to tak naprawdę on nie jest po prostu powielony, tak? Tylko od razu jest szufladkowanie, że coś jest podróbką albo coś jest plagiatem. Natomiast na gruncie tam, gdzie mogłyby zapadać te wyroki, czyli na przykład w Stanach Zjednoczonych, bardzo często zawierane są ugody. W związku z powyższym też nie ma tych takich spektakularnych bardzo spraw. Oczywiście, że takie się zdarzały. Była sprawa, która dotyczyła parodiowania znaku towarowego Louis Vuitton przez markę, która robiła
produkty dla akcesoria dla zwierzaków, nazywała się Chewy Vuitton, miała takie, znaczy te produkty które nazywały. Także takie sprawy się pojawiają, natomiast niestety też są zakończane bardzo często ugodami. No tak, mam wrażenie, że my jako klienci jesteśmy już trochę wyczuleni na te plagiaty, że robiąc zakupy przez internet często dopisujemy do nazw produktów słowa jak oryginalny czy markowy, trochę się boimy tych podróbek. Jest tak, rzeczywiście, w szczególności dlatego, że w internecie te informacje nie do końca zawsze są podawane w sposób prawdziwy. Ja sama czasami jak robię zakupy na stronach, które nie są stronami danego producenta, danej marki, albo stronami, które wiem, że są to mówiąc tak prosto, jakieś poważne sklepy internetowe, to sama czasami mam wątpliwości co do tego, czy coś jest oryginalne, czy nie. Już na przykład na jakichś portalach aukcyjnych też mam dość duże wątpliwości, czy mogę to z czystym sumieniem kupić. I myślę, że tego nie da się niestety wyeliminować. Znaczy na pewno problematyki podróbek nie da się niestety wyeliminować. To jest nieodłączne, nieodłącznie związane z branżą, myślę, że nie tylko modową, ale jednak w niej jest to dość mocno widoczne. Marki oczywiście z tym walczą, mają specjalne działy prawne, które zajmują się wyszukiwaniem tych towarów. Najpierw działy, które zajmują się wyszukiwaniem, potem jest w dziale prawnym, są oddelegowane zespoły, które zajmują się też, mówiąc kolokwialnie, ściganiem tak, tych podmiotów, które są za to odpowiedzialne. Także zawsze w dużych domach mody, ale też w ogóle w większych markach jest bardzo poważne podejście do tego. Nie jest to tylko na zasadzie, że chronimy, czyli zgłaszamy swój znak towarowy, czy zgłaszamy swoje wzory przemysłowe, tylko oprócz tego, że je zgłosiliśmy, to jeszcze monitorujemy, czy nikt ich nie narusza i sprawdzamy i wysyłamy wezwania do zaniechania naruszeń i podejmujemy odpowiednie kroki, żeby ta nasza marka była chroniona, czyli nie jest to ochrona iluzoryczna, tylko rzeczywiście taka czynna. A jak myślisz, jest potrzebna jakaś nowa ustawa, zmiana w prawie, która by to regulowała, tą falę plagiatów? W moim odczuciu nie ma takiej potrzeby. To znaczy ja uważam, że narzędzia, które są teraz, są naprawdę wystarczające, tylko trzeba je dobrze stosować i trzeba z nich korzystać. A niestety na naszym rynku modowym, polskim rynku modowym, naprawdę większość marek nie ma nawet zarejestrowanych znaków towarowych. Czyli nie ma tej jakby zupełnie minimalnej podstawy zrealizowanej, już nie mówiąc tak w ogóle o ochronie wzorów przemysłowych. Także myślę, że nie należy się od razu zastanawiać nad zmianą prawa, tylko zacząć korzystać z tych narzędzi, które teraz są przewidziane prawem. Natomiast w prawie autorskim, prawo autorskie ma ten minus, że nie ma żadnego rejestru praw autorskich. To znaczy nie można sprawdzić, czy rzeczywiście komuś prawa do danego utworu, czy dany wytwór jest rzeczywiście utworem w rozumieniu prawa autorskiego. To po prostu dane dzieło musi, czy dany projekt, czy dana sukienka, dane buty, dana torba musiała, czy nawet logo, musi po prostu spełniać przesłanki i posiadać ten twórczy charakter, co oczywiście jest bardzo ciężkie często procesowo nawet do wykazania. No właśnie. Mało kto wie, że istnieją prawnicy do spraw mody. Ja byłam zaskoczona. Dlaczego to tak niszowy zawód? Dlatego, że u nas na rynku prawniczym nie ma jeszcze takiej mody do końca na specjalizację. Tym bardziej na prawników do tak wąskiej specjalizacji, która nie ma de facto swojej właśnie ustawy przewidzianej, tylko właśnie jest to odpowiednie spojrzenie na daną branżę przez przepisy, które nie są de facto przepisami branżowymi, bo są to w głównej mierze albo przepisy po prostu ogólne, albo przepisy związane ogólnie z branżą kreatywną, a nie z samą branżą mody. I myślę, że z tego to wynika, że dopiero te specjalizacje u nas zaczynają być. Niestety wydaje mi się, że nadal jest takie przeświadczenie, że prawnik powinien znać i zajmować się każdą dziedziną prawa, z czym ja się osobiście nie zgadzam. I uważam, że należy szukać swojej niszy i w czymś się specjalizować i przez to rozumieć daną branżę. Oczywiście nie musi to być jedna branża, natomiast branża modowa jest bardzo specyficzną branżą. W ogóle branża kreatywna jest taka, już modowa tym bardziej. Jeszcze do niedawna przez
tą dynamikę, która w niej istniała. Teraz wygląda na to, że przez COVID-19 trochę ta dynamika może się zmienić i może już nie być taka jak do tej pory, natomiast jest to bardzo specyficzna branża. A jak ten zawód wygląda w innych krajach? Bo studiowałaś, zdaje się, w Stanach Zjednoczonych, prawda? Tak, byłam na kursie u Susan Scafidi, właśnie dotyczącym prawa mody. Tam te specjalizacje są bardziej popularne, to znaczy więcej i tak naprawdę to tam się w zasadzie zaczęła ta specjalizacja dotycząca prawa mody, dlatego że tam też są dużo popularniejsze specjalizacje wśród prawników. Są prawnicy typowo rozwodowi, co też jest w firmach często prezentowane, i są też prawnicy, którzy są związani z branżą modową. Myślę, że to też trochę pewnie wynika z tego, że u nas ten rynek modowy jeszcze do niedawna wcale nie był takim dużym rynkiem, czy nie był takim bardzo popularnym, a no może też dlatego, że czasami można było mieć takie przeświadczenie, że bycie na przykład prawnikiem od mody jest trochę obciachowe, tak? W sensie takim, że o, nawet ja sama spotkałam się z takimi, może takim wzrokiem niektórych osób, jak mówiłam, że specjalizuje się w prawie mody, to że to taka jest mało poważna dziedzina prawa. Nie jest to prawo budowlane, prawo energetyczne, tylko prawo mody, czyli o... Panie są świadomi po prostu ludzie, co się kryje pod tym pojęciem tak naprawdę. Dokładnie, przecież to jest olbrzymi sektor gospodarki, branża modowa, która w mojej ocenie potrzebuje osób, które będą ją wspierały prawnie, merytorycznie, rozumiejąc specyfikę tej branży, dlatego że tak jak i prawo podatkowe, tak i prawo autorskie czy prawo własności przemysłowej, one są bardzo specyficzne i tu jednak trzeba mieć dość duże wyczucie problematyki i specyfiki działalności tych podmiotów. Świadczysz usługi nie tylko domom mody czy firmom odzieżowym, ale i jubilerom czy fotografom. Zastanawiam się, jak szeroki jest sektor mody, co się do niego w ogóle zalicza? Ja modę rozumiem bardzo szeroko, to znaczy dla mnie cała branża modowa to nie jest tak naprawdę tylko odzież, bielizna, obuwie czy nakrycia głowy. Dla mnie jest to również branża czy sektor związany z kosmetyką. Są to również kosmetyki i branża modowa jest naprawdę bardzo duża. To znaczy na to, żeby wyprodukować chociażby jeden t-shirt, czy na to, żeby stworzyć później właśnie sesję dotyczącą danej kolekcji, no potrzebny jest cały sztab ludzi, od grafików, przez właśnie fotografów, przez makijażystów, przez stylistów, przez osoby, które, przez fotografów, przez fotografików. Także to jest całe spektrum osób, które są zaangażowane w to, żeby ten produkt finalnie później dotarł do klienta, więc agencje modelingowe, także jest tego bardzo dużo. No właśnie, bo moda głównie się kojarzy faktycznie z ubraniami, z butami. Nikt nie myśli tu o fotografach czy grafikach, jak wspomniałaś. Mam wrażenie też, że teraz troszkę zaczyna się to zmieniać, dlatego że nawet jak obserwuję same sesje zdjęciowe, które są przez marki wypuszczane na przykład w związku z ich kampaniami, to coraz częściej nie jest już tylko wskazywany sam fotograf, który daną sesję wykonał, ale są już wskazywane i osoby, które wykonywały na przykład makijaż czy styliści. Także nawet w oznaczeniu osób, które brały w tym udział, ten krąg już widać, że zaczyna być komunikowany konsumentom, że jest większy niż sam fotograf. Czyli zmierza to w dobrym kierunku tak naprawdę. W mojej ocenie tak, chociaż tak naprawdę dla później osób, które by chciały te zdjęcia na przykład gdzieś wykorzystywać, czy na przykład dla jakichś portali lifestyle'owych, które by chciałyby wykorzystywać te zdjęcia, pojawia się tak naprawdę problem, kogo oznaczyć jako autora takiego zdjęcia, więc z prawnego punktu widzenia zaczyna się to robić również niezwykle ciekawe, żeby powiedzieć, czy przy wyprodukowaniu takiego zdjęcia z na przykład sesji danej kampanii, czy tam może jest jakieś współautorstwo, komu do czego prawa tak naprawdę przysługują, także zaczyna się robić bardzo ciekawie, przez to, że jest zachowane, to zaczyna się jakby pojawiać problem, który tak naprawdę od początku był, ale on zaczyna być uwidaczniany.
To duży dylemat, racja. Wiemy już, że masz dużą słabość do mody. Powiedz mi, jaki jest twój styl, bo prawnicy często kojarzą się z modowymi konserwatystami. Zawsze byłam znana z tego, że dokąd nie urodziłam pierwszej córki, że zawsze chodziłam w butach na obcasie. Nawet mam wytatuowaną szpilkę, także tak. Także to była moja słabość. Teraz zaczynam do tego wracać, aczkolwiek już nie jest tak łatwo, jak było. Ja zawsze miałam taki styl i staram się go utrzymać, taką elegancję z nutką jakiejś fantazji, żeby właśnie nudno nie było. I starałam się zawsze gdzieś przełamywać właśnie ten stereotyp prawnika, który wygląda tak samo. Ale rzeczywiście jest to prawda, że jak się zbierze prawników w jednym pomieszczeniu, to wiadomo, że są to prawnicy. Ten ubiór jest rzeczywiście bardzo, bardzo charakterystyczny. Masz okazję chodzić czasami w todze? Tak, oczywiście. Jak się czujesz? Bo to taki mało kobiecy strój, który maskuje atuty sylwetki. Okropnie mało kobiecy. Jak się szyje togę, to zawsze jest propozycja co do tego, żeby może gdzieś tam coś jednak, pomimo tego, że nie powinno tak być, żeby może jednak gdzieś coś tam zwęzić, żeby to nie aż tak szerokie było. Natomiast ja tę togę, ja chodziłam do liceum, w którym były mundurki, więc dla mnie to jest troszkę tak jak mundurek. To znaczy, ja jeszcze gdzieś tam tę żyłkę takiej powagi, przywdziewając tę togę zaraz przed wejściem na salę sądową, gdzieś jeszcze czuję, więc jeszcze dla mnie to jest fajne. Natomiast no rzeczywiście nie jest to, myślę, akcesorium dość mocno modowe. No tak, może dla prawników modowych powinna być osobna toga. Mogłoby to zostać rozważone. A przestrzegasz określonego dress code'u w pracy? Raczej tak. Tak, raczej tak, chociaż mamy też także, jeżeli jest jakiś wolniejszy, może nie zawsze jest to piątek, ale jeżeli wiemy, że mamy jakiś wolniejszy dzień w pracy, bez spotkań, to gdzieś rzeczywiście nie jest on tak bardzo napięty, to znaczy staramy się, żeby on gdzieś był wygodny, tym bardziej, że niestety wbrew na przykład serialom takim jak w garniturach, gdzie oni tam w większości, które lubiłam tak naprawdę, oni w większości się bardzo poruszali i można było mieć takie wrażenie, że praca prawnika to jest, jak się bardzo dużo człowiek rusza. Niestety tak nie jest. Nasza praca w większości jednak polega na tym, że siedzimy przed komputerem i piszemy. W związku z powyższym ten strój musi być na tyle wygodny, żeby dało się wysiedzieć. No tak. A powiedz mi proszę, jak do przeciętnego Kowalskiego, dlaczego ważnym jest chronić modę? Myślę, że taką najprostszą odpowiedzią, która wydaje mi się, że powinna trafić do każdego, jest, że chronić modę należy dla pieniędzy. To znaczy, jeżeli chce się zarabiać, to najpierw trzeba w to włożyć i zbudować tą strategię ochrony swojej marki po to, żeby można było później bez żadnego tak naprawdę ryzyka wprowadzać te produkty nawet na rynek, bo ochrona marki i ochrona mody to nie jest tylko ochrona tak naprawdę przed zewnętrznymi podmiotami trzecimi, które miałyby naruszać, ale też ochrona przed tym, że to, co się wypuszcza na rynek, to na pewno jest wypuszczone zgodnie z prawem, czyli że tak naprawdę to nie narusza, albo że grafika, która jest wykorzystana na koszulce, to, że danej marce prawa do wykorzystania tej grafiki przysługują. Także myślę, że najprostszą odpowiedzią jest, że chronić modę należy po prostu dla pieniędzy i to powinno tak naprawdę przemówić, dlatego że odkładanie kwestii formalnych w czasie może tak naprawdę odbić się finansowo dużo bardziej niż jeżeli zrobiłoby się to na początku. A poza tym moda jest tak naprawdę piękna, no to jest tak duża kreatywność, że i taka możliwość wyrażenia samego siebie tak naprawdę przez ubiór, bo ja na przykład mam tak, że jak mam jakiś gorszy humor czy gorszy dzień, to można to od razu w moim ubiorze poznać, bo i kolor się zmienia i tak naprawdę
gdzieś tam sama stylistyka tego mojego wyglądu się zmienia. Także myślę, że warto ją chronić, bo jest po prostu niezwykle kreatywna. Dziękuję Ci, Agnieszko, za tę rozmowę. Kończę ją bogatszą naprawdę cenną wiedzę. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, Agnieszko. Słuchaliście Fashion Express, podcastu od eobuwie.pl. Przypominam, że moim dzisiejszym gościem była Agnieszka Witońska-Pakulska, prawniczka modowa.